Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Oburza was zachowanie Jakuba, Jana i ich matki? Bo mieli czelność prosić o zaszczytne miejsce? Dobrze, bo może się wydawać to niedojrzałe, że mamusia załatwia dla nich stanowiska. Ona miała dobre intencje, bo która matka nie chce jak najlepiej dla swoich dzieci? W jej prośbie nie było nic złego. Chciałaby jej synowie byli wyróżnieni. Pozostałych 10 złości się, bo też chcieli mieć dobre miejsce, ale nie mieli odwagi prosić. I wyrazem tego będzie ich ucieczka, gdy Jezus zostanie pojmany. Jednak przyjdzie czas, kiedy ich wiara zostanie wypróbowana i oczyszczona. To, co pochodziło z ludzkich ambicji, będzie zgruzowane w Wielki Piątek. Ale kiedy spotkają Zmartwychwstałego, dokona się w nich przełom duchowy, a szczytem będzie zesłanie Ducha Świętego i w rezultacie zaczną głosić Ewangelię tak jak Syn Człowieczy. On nie przyszedł, żeby mu służono, lecz sam podejmuje się służby i oddaje swe życie na okup za wielu. Ten fragment o synach gromu przyćmiewa wcześniejsze zdania, gdy Jezus mówi o tym, co go czeka. On w drodze do Jerozolimy mówi, że idzie na pohańbienie, na śmierć, zostanie złożony do grobu i po 3 dniach zmartwychwstanie. Lecz nikt nie zwraca na to uwagi. Jezus w tym swoim dramacie pozostaje osamotniony. Spotyka się z niezrozumieniem. Kościół przez ten dzisiejszy fragment Ewangelii daje nam słowa Jezusa, które przewracają do góry nogami ludzkie i przyziemne wizje swoich uczniów, a jednocześnie otwiera przed nami nowe horyzonty zrozumienia, na których ma opierać się styl życia Jego naśladowców. Sobór Watykański II zapewnił, że człowiek osiąga swoją pełnię poprzez służbę i oddanie innym. W tym przypadku wydaje nam się, że oddajemy życie, podczas gdy naprawdę je odnajdujemy. Człowiek, który nie żyje po to, by służyć, nie potrafi żyć. Święty Cyryl Jerozolimski ukazuje to, co nam się wydaje nieprawdopodobne u Jezusa. Och, wybujała miłość do ludzi. Chrystus był tym, któremu wbito gwoździe w niepokalane dłonie i stopy, cierpiąc wielki ból, a mnie, nie doświadczając żadnego bólu ani udręki, zostało dane zbawienie poprzez komunię Jego boleści. Czy mam świadomość, czego doświadczam za darmo? A właściwie to przez to, że podejmuję się służby. Jezus nie chciał zostawić swoich uczniów z niczym, bo ma dla nich ważne miejsca w swoim królestwie. Nie są to jednak funkcje wielkorządców czy książąt, ale służba wśród prześladowań i niezrozumienia. To niezrozumienie może nas dzisiaj niepokoić, bo czy warto się starać? To nie Jezus decyduje, jakie kto miejsce otrzyma. Tym zajmuje się Ojciec, który wszystko już przygotował. Trzeba nam jeszcze zasmakować tego, co Jezus. Pić z Jego kielicha. Kto chce być wielkim, niech będzie sługą. Jest to ujęcie zupełnie niekompatybilne z tym, co mówi świat. Przecież władza to panowanie, a nie służba. We władzy chodzi o to, by rządzić. Tymczasem Jezus mówi takiemu ujęciu nie. Podjęcie się takiej służby nie jest dla nas możliwe. To przekracza naszą wolę, która jest słaba. Musimy prosić, czekać i pragnąć intensywnie tych wielkich darów. Wielki Post z jego praktykami postu, jałmużny i modlitwy umożliwia nam odpowiednie przygotowanie. A jak powiedział papież Franciszek, kto ryzykuje, tego Pan nie zawodzi. Z Panem Bogiem.